Hej! Dziś przychodzę do Was z długo oczekiwanym filmem, czyli z nowościami katalogu 14. I pierwszą nowością jest to nowość katalogowa, czyli zapach Luminata dla niej. I w zapachu Luminata mamy nuty białej peonii kryształowej, gruszki oraz wanilii. I na pewno pamiętacie, że w nowościach z katalogu 13 już mówiłam o tym zapachu i mówiłam, że dla mnie wydaje się być bardzo nietrwały i w ogóle słaby. Teraz muszę się poprawić, ponieważ przetestowałam troszeczkę lepiej ten zapach i doszłam do wniosku, że jest to po prostu zapach bardzo subtelny. Nie jest to zapach, wiecie, mocny, że tak powiem, idziecie i on się za wami ciągnie. Nie jest to bardzo subtelny zapach, ale bardzo długo utrzymujące się. Ja powiedziałam, że się nie utrzymuje, ale kilka razy zrobiłam taki test, że po prostu po kilku godzinach, dziwnie to zabrzmi, ale zaczęłam się bardzo wąchiwać w swoją skórę na nadgarstkach i tak było ten zapach czuć. Więc muszę się poprawić, ten zapach nie jest nietrwały, jest bardzo subtelny, bardzo delikatny, kobiecy jednocześnie. Troszeczkę mi przypomina zapach Avon Femme, z tym, że tamten był o wiele intensywniejszy, ten jest właśnie taki subtelny i mi się bardzo naprawdę ten zapach podoba. W katalogu 14 możecie go kupić za 69,99 i do tego za złotówkę dobrać sobie bonus balsam do ciała o zapachu właśnie Luminata lub bransoletkę srebrną. Drugą nowością w katalogu 14 jest nowy zapach dla niego, czyli Avon Senio. Zapach ten skomponował podobno gwiazdor wśród perfumiarzy, czyli Yves Cassar. Nie wiem, czy to się tak czyta jego nazwisko, ale widzę, że stworzył naprawdę dużo fajnych zapachów, m.in. Toma Forda dla niego, Emporio Armani Night, czyli takie, wiecie, naprawdę bardzo fajne zapachy. Jeśli chodzi o to, jakie mamy nuty w tym zapachu, to mamy vetiver z Haiti, rafinowaną whisky oraz drewno dębu. Jest to zapach podobno bardzo trwały. Na pewno jest zapach moim zdaniem bardzo specyficzny i bardzo mocny. To trzeba od razu powiedzieć, że ja myślałam, słuchajcie, kiedyś, że Avon Life jest mocnym zapachem. Ten jest jeszcze dużo mocniejszy i na pewno nie każdemu się spodoba. Powiedziałabym, że on jest tak samo mocny jak na przykład Black Suit Intense, taki był zapach, nie wiem czy pamiętacie, kilka katalogów temu wszedł do oferty. I ten jest naprawdę tak samo mocny. Nie wszystkim się spodoba na pewno. Na pewno jest to zapach dla mężczyzny pewnego siebie, bo rzeczywiście, jak mężczyzna go użyje, to w przeciwieństwie do Luminaty ten zapach będzie się za nim ciągnął. Tak, tamtędy, którędy będzie szedł. Ewentualnie można wtedy przemienić na plus, że po prostu należy go używać mniej. Czyli jedno pryśnięcie nadgarstki, lekko rozmasować ten zapach na nich, ewentualnie gdzieś przenieść na szyję. Tak, już wystarczy, a nie na przykład, co ja często widzę, mężczyźni, wiecie, z jednej strony szyi, z drugiej, z przodu, na nadgarstki, wiecie, cali się wypachną i po prostu, no dlatego potem dosyć jest to intensywny zapach, a ten można po prostu używać mniej. Niemniej jednak dla mnie jest to zapach przyjemny, bardzo elegancki, właśnie dla faceta, który jest pewny siebie. No i on tak samo jak zapach Luminata kosztuje w katalogu 14 69,99 i za złotówkę można wybrać sobie bonus, żel pod prysznic lub dezodorant Senio. Na stronie 8 i 9 mamy nowe szminki Delicate Matte, ale jak pamiętacie, jeśli oglądaliście mój przegląd nowości z katalogu 13, wtedy właśnie pokazywałam Wam wszystkie kolory tych szminek. No i teraz tego już nie będę robić. Jak chcecie zobaczyć te kolory, to zapraszam do tamtego filmu. Natomiast powiem Wam, że zostawiam sobie dwa kolory tych szminek, tak wiecie, dla siebie. Zostawiam sobie zapach Misty Mocha oraz Mauve Whisper i w tym momencie na ustach mam kolor Mauve Whisper. Jest to taki różowawy kolor, bardzo ładny. A Misty Mocha jest bardziej chłodnym kolorem, taki lekko sinawy. Natomiast dlaczego je zostawiłam? Ponieważ te kolory są najbardziej unikatowe moim zdaniem z całej tej kolekcji i po prostu takich kolorów jeszcze nie mam. A uwierzcie mi, mam naprawdę mnóstwo szminek i dlatego te dwa zostawiłam. Muszę powiedzieć, że są to bardzo przyjemne szminki, całkiem trwałe. Nie zjadają się przy pierwszym posiłku.
No chyba, że jest to tłusty posiłek, no to wtedy możecie o niej już zapomnieć, ale jeśli jecie, nie wiem, kanapkę, no to myślę, że spokojnie coś tam Wam jeszcze na tych ustach zostanie. Jest to delikatny mat i w katalogu 14 te szminki kosztują 15,99. Na życzenie klientek w katalogu 14 powraca żel pod prysznic Senses Indian Rituals. Mamy tutaj kardamon oraz drzewo sandałowe. Zapach moim zdaniem idealny na jesień i na zimę, dosyć intensywny, żel jest bardzo kremowy, ja go chyba kiedyś używałam i w sumie byłam z niego zadowolona, chociaż no zapach jest dosyć specyficzny, ale bardzo cieszę się, że ten zapach powrócił i powrócił właśnie w takim sezonie jesienno-zimowym. Duża butelka 500 ml kosztuje 8,99, a mała 250, 6,99. W tym przeglądzie pokażę Wam całkiem sporo dodatków z katalogu Avon i pierwszym z nich będzie torebka Selda ze strony 31. Ja mam ją w kolorze turkusowo-czarnym. Prezentuje się ona w ten sposób. To jest nieodpakowany ten długi pasek, ale no nie chcę go odpakowywać, bo i tak ją będę oddawać. Natomiast co mi się mega, mega w tej torebce podoba, oprócz koloru, bo kolor jest po prostu przepiękny, to jest bezpieczna kieszeń, czyli ta tutaj, słuchajcie, dwa suwaki i tu macie do samego dołu kieszeń, taką długą, tutaj, aż do samego dołu. Zapinacie, wkładacie co chcecie, nie ma szans, żeby ktokolwiek Wam coś z niej ukradł, bo ona jest tutaj zapinana na suwak, jeszcze dodatkowo tutaj zapinacie i nie ma szans, żebyście nie poczuły, jak ktoś Wam zacznie grzebać. Więc naprawdę, to jest świetne rozwiązanie moim zdaniem. Oprócz tego, oczywiście macie jeszcze normalną kieszeń tutaj i tak jak zawsze w środku, muszę to jakoś ładnie odgiąć, w środku mamy tutaj kieszeń z suwakiem, z drugiej strony mamy dwie takie wolne kieszenie, do których możemy coś wrzucić. Spód jest lekko, powiedzmy, jest zaznaczony, w ten sposób powiem. Ale ogólnie nie jest ona zbyt duża, ta torebka. Jeszcze mamy kieszeń osobną. Tutaj to jest taka kieszonka, powiedziałabym, takie drobiazgi, które nie byłyby może czymś interesującym złodziei. Możecie tu sobie na przykład wrzucić reklamówki jakieś. Ja czasami noszę w torebce złożoną po prostu reklamówkę foliową na zakupy, żeby wiecie, nie kupować więcej. Tylko tutaj schowana, łatwo wyjąć. Ogólnie torebka mi się podoba, bo jest naprawdę fajna, funkcjonalna. Już Wam pokazuję, jak się prezentuje przy katalogu. Jest dosyć spora. Nawet bym powiedziała, że wydaje mi się być większa niż na tym zdjęciu. Jest naprawdę bardzo ładna. Ale nie podoba mi się w niej, słuchajcie, dwie rzeczy. Nie podoba mi się w niej miejsce mocowania paska. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę to jest wszystko przyszyte do torebki. I jeśli mamy takie szycie, no to mamy większe prawdopodobieństwo, że po prostu nam to odpadnie, jeśli włożymy do torebki dużo rzeczy. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ zostawiłam sobie, nie wiem czy pamiętacie, taką torebkę Abri, którą pokazywałam w poprzednim przeglądzie. To była taka, wiecie, torebka codzienna. I o dziwo, po chyba 3 dniach noszenia jej, zauważyłam, że ona mi się zaczęła rwać. Właśnie w tym miejscu, a ja nawet nie nosiłam w niej zbyt wielu rzeczy. W sensie, jestem pewna, że jej nie przepakowałam. No niestety to jest minus i boję się, że z tą torebką mogłoby się stać coś podobnego. Drugim minusem moim zdaniem jest to tworzywo, bo ono nie wygląda zbyt ładnie. Z daleka może to wygląda fajnie, słuchajcie, ale z bliska to jak widzicie, bardzo jest ta faktura taka widoczna. Dla mnie jest zbyt plastikowa. Więc ja osobiście jej chyba sobie nie zostawię, ale jeśli Wam się spodoba, no to rzeczywiście jest ciekawa i bardzo, bardzo funkcjonalna. W katalogu 14 ona kosztuje 59,99 przy dowolnym innym zakupie z katalogu. Na stronie 106 mamy bardzo ciekawą nowość, bo jest to transparentny tusz do brwi i rzęs. I według katalogu ma on nam podbijać, tak jakbyś nałożycie go na rzęsy przed normalnym tuszem, ma nam podbijać
wiecie, że efekt nałożonego tuszu, a nałożony na brwi ma naturalnie je podkreślić i ułożyć. Bardzo ciekawy produkt, powiem wam szczerze, ja nie zauważyłam żadnych zmian, jak nałożyłam go na rzęsy, a potem nałożyłam tusz. W ogóle nie widziałam różnicy żadnej, natomiast bardzo mi się podoba jako taki bezbarwny żel do brwi po prostu, kiedy nałożę sobie na brwi kredkę i po prostu tym żelem tylko utrwalam ich kształt, może lekko je nabłyszczam i w tej roli sprawdza mi się naprawdę bardzo fajnie. Nie jest ten żel w katalogu 14 drogi, ponieważ kosztuje 9,99. Nie sprawił, że nie zauważyłam przynajmniej, żeby, nie wiem, nadmiernie wypadały mi brwi, bądź nadmiernie wypadały mi rzęsy, jakieś, wiecie, oj, no tak jak on właśnie mi wypada, żeby, wiecie, coś się z tym działo niedobrego, bo pamiętam, kiedyś używałam takiego żelu do brwi i kiedy używałam go często, no to nadmiernie zaczynały mi wypadać brwi. Tutaj nie mam takiej sytuacji, ten żel jest bezbarwny, nie nadawam żadnego koloru, nadawam błysk ewentualnie, ułoży, utrwali brwi, na rzęsach no nie widziałam praktycznie żadnej różnicy. Gęsta, zwykła szczoteczka, niektórzy może polubią, niektórzy nie, jest dosyć spora, więc nie będzie też tak bardzo, wiecie, dokładna, bo czasami do brwi, w żelach do brwi mamy takie malusieńkie szczoteczki i one wtedy, no wiecie, są takie idealnie, perfekcyjnie, mogą nam wszystko zrobić. Tutaj nie do końca, ale też mi się sprawdzał ten żel, kiedy nakładam go na brwi same, bez jakiegokolwiek makijażu pod spodem. Ponieważ ja nie zawsze się, wiecie, maluję tak na co dzień. Zdarzają się dni, kiedy się po prostu nie maluję, ale taki żel właśnie ładnie mi ujarzmia te brwi. Ja mam też to szczęście, że mam dosyć gęste i ciemne własne brwi, więc wystarczy mi, że ja tylko, wiecie, je podkreślę, ujarzmię i nadam im taki lekki połysk i wyglądają bardzo, bardzo fajnie. Tak jak mówiłam, w katalogu 14, 9,99. A już na kolejnej stronie, kolejny ciekawy produkt do demakijażu od Nutra Effects, czyli płyn micelarny z olejkiem. Dwufazowy, mamy tutaj fazę taką tłustą i taką, powiedzmy, płynną. Tak, jedna z nich właśnie zawiera micele, druga olejki, ponoć nawet 5 różnych olejków, które mają nam zwiększyć natychmiastowo poziom nawilżenia o 61%. Co muszę powiedzieć? Ten płyn micelarny jest dla mnie czymś pomiędzy zwykłym płynem micelarnym, a płynem dwufazowym. Dlaczego? Bardzo ładnie zmywa makijaż, naprawdę, bez żadnych podrażnień, no wszystko, nawet dosyć mocny makijaż, wszystko bardzo ładnie oczyszcza. Jeśli bym miała powiedzieć o takim mega mocnym makijażu oka, wiecie, intensywny, kolorowy, z różnymi bazami, klejami i tak dalej, no to jednak tutaj nie radził sobie aż tak wybitnie. Tutaj wolałam jednak użyć zazwyczaj płynu tego dwufazowego. Natomiast on sobie na przykład świetnie radził, słuchajcie, kiedy tuż się osypie na dolną powiekę. To już kiedyś wam wspominałam, że ten płyn micelarny z Avon oraz chyba też pamiętam płyn micelarny z Garniera, którego używam, one sobie z tym tuszem nie wiadomo czego nie radziły. On, wiecie, opadał na powiekę i był nie do zatrzymania, nie do starcia po prostu. Ten ładnie wszystko zmywał, pozostawiał buzię przyjemnie nawilżoną, ale nie bardzo tłustą. Natomiast ja jednak zalecam po umyciu buzi takim płynem micelarnym, żeby ją umyć normalnie, żeby się jednak pozbyć tych resztek. Na pewno będzie fajny dla osób ze skórą suchą, ze skórą być może wrażliwą, ponieważ nie będzie wam... ograniczy nawet, sama ta tłusta faza ograniczy wam troszeczkę tą moc tarcia wacika po skórze, że to będzie delikatniejsze. Nie powinniście mieć po nim, myślę, żadnych podrażnień takich mechanicznych. I wiecie, Avon mnie teraz stawia w trudnej sytuacji, bo non-stop robią coraz to lepsze i coraz to fajniejsze produkty do demakijażu. Wiecie, że ja uwielbiam ten lekki olejek z Nutra Effects do demakijażu, a to jest kolejny wspaniały produkt. No ja po prostu już głupieję, co jest lepsze, ale naprawdę, no, od przybytku głowa nie boli, trzeba się tylko cieszyć, a on, czyli ten olejek micelarny w katalogu
14 kosztuje 14,99 za 200 ml. To teraz przyszła pora na coś do włosów. Z serii Avon Care wyszedł szampon oraz odżywka, co jest zadziwiające, bo do tej pory ja nie pamiętam, żeby w serii Avon Care były produkty do włosów. Mamy tutaj właśnie delikatny kremowy szampon oraz lekką odżywkę regenerującą z olejkiem kokosowym. Ja kupiłam sobie tylko tą odżywkę. No wiecie, trochę się jednak boję składu tego szamponu, więc nie znam go i nie brałam go nawet. Natomiast są to bardzo tanie kosmetyki, bo kosztują tylko 7,99 za 400 ml. To też myślę trzeba wziąć pod uwagę. Pięknie, pięknie, pięknie pachnie kokosem. Zresztą jak cała ta seria właśnie z olejkiem kokosowym, to jest niesamowity zapach. Po prostu wow, coś pięknego. Musicie jednak wiedzieć, że olej kokosowy w składzie tego produktu jest praktycznie chyba na trzecim miejscu od tyłu, a skład nie jest bardzo długi, więc nie ma go tutaj zbyt dużo. Plus dla tych, którzy nie lubią oleju kokosowego, których włosy nie lubią oleju kokosowego, moje nie bardzo lubią, ale nie widziałam żadnych negatywnych skutków tego typu, puszenie się i tak dalej. Natomiast mamy tutaj dosyć wysoko silikon. Odżywka jest w sumie całkiem fajna, dosyć lekka, lekko dociąża. Raczej nie powiedziałabym, że powinna, wiecie, oblepić włosy i tak obciążyć je strasznie. Też jest to odżywka, po której ja w użyciu widziałam efekty, że włosy w ogóle, wiecie, są. Nie jak przy użyciu pewnej odżywki, którą wam kiedyś pokazywałam, że nie robiła mi absolutnie nic. Zapach kokosowy nie utrzymuje się jakoś wybitnie długo na włosach, niestety, ale jak za cenę 7,99 myślę, że to jest taki całkiem fajny produkt dla niezbyt wymagających włosów. Skoro już jesteśmy przy temacie włosów, chciałam wam pokazać zestaw akcesoriów ze strony 145, który też zakupiłam. Mamy tutaj 6 klasycznych gumek, 2 frotki, 6 spinek oraz 2 wsówki, ale tu jest błąd, ponieważ mamy 2 spinki oraz 6 wsówek w tym zestawie i on kosztuje 9,99. Wsówki są troszeczkę mniejsze niż standardowe wsówki, to już wam zaraz pokażę. Tak wyglądają te wsóweczki. A tak wygląda standardowa wsówka. Słuchajcie, nie wiem, czy to będzie widać. Widzicie? One są troszeczkę krótsze i troszeczkę mniejsze. Ogólnie ktoś może powiedzieć, po co mi taki zestaw. Ja na przykład ostatnio zgubiłam dosyć sporo swoich gumek i wiedziałam, że i tak będę musiała kupić. No, że akurat nadarzyła się okazja, to je wzięłam. Najzwyklejsze w świecie gumki czarne. Bardzo mi się podobają te frotki, słuchajcie. Bo są bardzo, bardzo mocne. Słuchajcie, ja mam mało włosów. Ja mam cienkie włosy, mało włosów. Moja kitka ma mały obwód, ale jak ja zawinę te włosy tylko tak, na dwa razy, to ta frotka trzyma mega, mega mocno moje włosy. Nie ma absolutnie mowy, że one mi się, wiecie, zacznie coś rozwalać, uciekać, że będę musiała się znowu zaraz czesać. Nie. Trzyma mega, mega mocno. To jest plus i to jest minus, bo nie powinnam tą frotką zbyt często tych włosów męczyć, ale jeśli potrzebuję, na przykład na zajęciach z WF-u, albo w ogóle przy jakiejś aktywności fizycznej potrzebuję, żeby te włosy były, wiecie, mocno związane, żeby ich non-stop nie poprawiać, to ta frotka będzie idealna do tego. Ogólnie sam zestaw bardzo mi się podoba, bo jest praktyczny, jest wszystko. Nawet czasem takie spinki się przydadzą, czasem się przydadzą takie mniejsze wsóweczki. Zestaw jest tani, bo jak powiedziałam, kosztuje 9,99 w katalogu 14. I ja w sumie jestem zadowolona, że go zakupiłam. Teraz już na dobre przechodzimy do dodatków Avon i pierwszym, który chciałam wam pokazać, jest zegarek Damaska na stronie 146. Jest to dosyć drogi zegarek, ponieważ kosztuje 100 zł bez jednego grosza, czyli 99,99. Jest on w kolorze srebrnym, ale nie jest ze srebra. Oczywiście, byłby dużo droższy. Według katalogu ten wzór ma nam przypominać skórę węża. Powiem szczerze, mi akurat tak od razu jej nie przypomniał, ale wygląda naprawdę ładnie i moim zdaniem elegancko. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj mamy takie kryształki i ogólnie cała tarcza jest ozdobiona wokół takimi kryształkami.
to nie jest, że tak powiem, całe tymi kryształkami wypełnione te, kwadraciki, czy jak to nazwać. To są one położone tak w kilku paskach, ale wygląda bardzo ładnie. Co prawda jest dosyć, słuchajcie, gruby. W sensie tutaj. Nie pokażę wam teraz, mam sama zegarek na ręku, ale widzicie, on dosyć, chociaż ten drugi też tak dosyć, widzicie, wystaje, że tak powiem. Bardzo fajny, bardzo ładny, elegancki moim zdaniem. Co mi się bardzo podoba w zegarkach właśnie tego typu z bransoletą Avon, że bezproblemowo możecie je tutaj zmniejszać. Możecie odpinać sami, bądź przy pomocy zegarmistrza odpinać te kolejne części, żeby dopasować go nawet do tak chudego nadgarstka, jaki mam ja. Bo zobaczcie, on w tym momencie jest dla mnie o wiele, wiele za duży. Ale myślę, że każdy zegarmistrz by mi go spokojnie zmniejszył. Moim zdaniem prezentuje się ładnie, chociaż jest dosyć drogi. Ale wiecie, czemu nie? Na przykład na prezent dla kogoś, bądź na prezent dla siebie, żeby wyglądać elegancko. Ja ogólnie zegarki Avon, jak wiecie, bardzo lubię, jestem z nich bardzo zadowolona. No akurat ten nie jest w moim stylu, ale myślę, że chętnie bym go zakupiła. Na stronie 153 mamy przepiękny zestaw wisiorek plus kolczyki. Jest to komplet biżuterii La Vina, La Vena. Nie mam pojęcia, jak to przeczytać. Kosztuje on tylko 25,99. Mamy tutaj wisiorek oraz kolczyki sztyftowe, czyli takie, wiecie, wkładane, nie wiszące. Wisiorek prezentuje się w ten sposób. Jest, jak widzicie albo nie widzicie, sam ten tutaj łańcuszek jest bardzo delikatny i bardzo cienki, natomiast zawieszka prezentuje się w ten sposób. Jest to taka złota gałązka z listkami, wysadzana takimi małymi cyrkoniami, nie wiem, jak to nawet nazywa się poprawnie. Wygląda bardzo ładnie, jest to bardzo subtelna biżuteria, taka na co dzień, bym powiedziała, nie nachalna, ale jednak robiąca różnicę. Dla kobiet takich, wiecie, delikatnych, naprawdę robiąca różnicę na szyi. Do tego są właśnie takie kolczyki. Tutaj mamy także listki, ale tylko jeden z nich jest właśnie wysadzany tymi cyrkoniami. One są także w kolorze złotym, ale myślałam, że można w dwóch kolorach kupić tę biżuterię, ale niestety jest tylko w kolorze złotym. Moim zdaniem wyglądają naprawdę bardzo ładnie, chociaż są dosyć spore. To wam też muszę pokazać, że są dosyć spore te kolczyki. One nie są, słuchajcie, takie malutkie. Widzicie? Są dosyć spore. Więc nie każdy może je polubi, natomiast moim zdaniem jest to naprawdę przepiękny, bardzo kobiecy, delikatny zestaw biżuterii w całkiem fajnej cenie, 25,99. Teraz przyszedł czas na kolejną torebkę z katalogu 14. Jest to torba Aubrey, nie wiem, jak to się dokładnie czyta. Wydaje mi się, że podobna albo taka sama torebka już była w katalogu, tyle że cała czarna, ale nie mam stuprocentowej pewności. Jest to torba według katalogu doskonała do pracy. Już wam pokazuję, jak ona się prezentuje. Naprawdę jest dosyć spora. Mamy tutaj lakierowany dół, lakierowane rączki, a także, a nie, pasek nie jest lakierowany, pasek jest brązowy. Jest ona naprawdę spora. W środku mamy osobną kieszeń na laptopa. I uwaga, ta kieszeń jest tak jakby specjalnie z jednej strony troszeczkę bardziej miękka. Tutaj można to oczywiście zapiąć, nie wiem, czy to widać, zapiąć na taki specjalny nap, żeby ten laptop nam, wiecie, nie latał po całej torebce. I klasycznie, znaczy może nie do końca klasycznie, ale w środku mamy jedną tutaj kieszonkę na zamek, a tak jakby obok niej, zaraz przy niej, dwie takie małe, luźne kieszonki na jakieś dodatki. Torba jest ogólnie naprawdę duża. Zobaczcie to. Naprawdę, ona jest duża. Rzeczywiście dużo rzeczy nam się fajnie w niej zmieści. Zmieści się spokojnie nawet mój dosyć stary i dosyć spory laptop. Zmieści się w niej spokojnie format A4. Mamy też bardzo fajną tutaj z przodu taką kieszeń na jakieś takie, wiecie, jak to się mówi, głupoty typu długopis, jakiś notes. I tutaj też mamy kieszonkę oraz kieszonki takie jakby na karty.
Nie wiem, po co nam to w sumie z tej strony, bo ktoś by mógł nam je ukraść. Sama torebka jest, jak widzicie, zapinana na suwak jeszcze. I tak jak mówiłam, do niej mamy długi pasek. I ten długi pasek mi się, słuchajcie, absolutnie nie podoba. Albo może to, jak on jest wczepiony w tą torebkę, ponieważ on jest, słuchajcie, w środku torebki i po skosie trzeba by mieć to wczepione. I co mi się jeszcze nie podoba, słuchajcie, tutaj to zakończenie jest wszyte w torebkę. I uwierzcie mi, tak jak z tą poprzednią torebką, istnieje duże ryzyko, że po prostu jeśli przeciążycie tą torebkę, to się wam momentalnie zerwie. I no, to jest też przyszyte z drugiej strony do podszewki, więc no, tu myślę, naprawdę chwila, moment i mogłoby nam się tu wszystko podrzeć. Więc dla mnie osobiście ta torebka jest z tego powodu zdyskwalifikowana. Chociaż naprawdę prezentuje się ładnie i jest w sumie dosyć wygodna i no, całkiem nieźle wymyślona. I ona kosztuje w katalogu 14 99,99. A teraz produkt, na który myślę bardzo czekacie w tym przeglądzie, czyli botki Adanna. Zamówiłam botki, mimo że na 100% nie będę ich nosić, bo ja mam podobne buty na zimę i te na pewno zrzucę, to chciałam je po prostu zobaczyć i wam pokazać. Ich cena w katalogu jest dosyć wysoka, bo kosztują aż 169,99 i ja wzięłam rozmiar 39. I o dziwo, jest to rozmiar dla mnie za luźny. Ja naturalnie, normalnie noszę 39, 39,5, ale Avon ma dosyć sporą rozmiarówkę i te buty są dla mnie za duże. Tutaj mamy takie wygodne, znaczy tak wygodne, piękne, mięciutkie futerko, które się chyba, mam wrażenie, trochę sypie. W środku, nie wiem czy to będzie widać, ale w środku tak jakby podeszwę mamy ze skóry albo z czegoś skóropodobnego, a tu w środku mamy taką jakby gąbeczkę. Tylko nie mam pojęcia, czy ta gąbeczka przepuszczałaby powietrze. Z zewnątrz to jest materiał, który wydaje się być podobny do zamszu. I oczywiście zawiązywana normalnie na sznurówki, bez żadnych suwaków. Podeszwa dosyć gruba, to trzeba powiedzieć. Są to dosyć w ogóle wysokie buty. Ale co zauważyłam, one są dosyć szczupłe. Myślę, że jeśli ktoś ma na przykład rozmiar 40 i ma stopy troszeczkę szersze od moich, a ja mam dosyć jednak wąskie stopy, no to już te buty mogą być za małe, mogą was obcierać, bo są takie dosyć, mam wrażenie, właśnie wąskie. Czy ja bym się normalnie skusiła na te buty? Nie do końca, bo wydaje mi się, że owszem, na jesień mogą być fajne, ale na zimę, taką wiecie, srogą z mrozem, mogłoby już być za zimno jednak w tych butach. Dodatkowo nie mam 100% pewności, czy te buty oddychają. Niestety. Nie mam tej pewności, bo to, co jest w środku, to jest miękkie, ale to jest takie, czuć, że to jest dosyć plastikowe. A no jednak te buty swoje kosztują i powiem szczerze, wolałabym dorzucić jeszcze 50 zł i kupić porządne buty, aniżeli coś takiego. Chociaż prezentują się naprawdę bardzo, bardzo ładnie i no sorry, uważam osobiście, że to nie jest cena, którą warto zapłacić za takie buty. Tu oczywiście już coś odpada, jakiś kawałek futra. Także tego. 169,99 w katalogu 14. A na stronie 171 mamy kolejny dodatek do noszenia, czyli plecak Midnight Lux. Taki cały czarny, wygląda w katalogu dosyć ciekawie, kosztuje 69,99, a jak prezentuje się na żywo? Całkiem fajnie. Powiem wam szczerze, całkiem fajnie. Tu mam oczywiście srebrne dodatki. I co muszę powiedzieć, co mi się bardzo podoba w tym plecaku? Jego zamknięcie. Słuchajcie, nie wiem czy to będzie widać. Tutaj mamy suwaczek, ale tutaj mamy taki zaczep. I jego możemy zaczepić na kółeczku, który jest na szczycie. Zaczepiamy go i nikt nam tego plecaka nie otworzy bez grzebania tutaj. Co raczej poczujecie, jeśli ktoś by wam zaczął grzebać w środku. Niestety, moim zdaniem jest to produkt, plecak, to oczywiście go można rozpiąć,
będzie wtedy troszeczkę większy. Mam wrażenie jednak, że jest to dosyć plecak, wiecie, chaos możemy mieć w nim dosyć spory, wiecie, nie wszystko ładnie ułożone do znalezienia, tylko dosyć spory chaos. Tutaj w środku mamy jedną kieszonkę zapinaną na suwak. Z drugiej strony widzę, że mamy kieszonki takie luźne jak w zwykłej torebce, ale kiedy to jest zapięte, to no, te kieszonki tak jakby nie mają za bardzo racji bytu. Ładny plecak, bezpieczny, ale no wiecie, ja lubię jednak mieć ład w miarę w torebce, żeby móc cokolwiek znaleźć, a nie po prostu wysypywać wszystko na chodnik i szukać, czego potrzebuję. Mamy tutaj ramionka dosyć długie, regulowane, szyte w ten sposób, na dodatkowym materiale. Raczej nie powinno się nic złego z nimi dziać, ale też bym nie przesadzała z ilością rzeczy w tym plecaku. Jedyne, co mi przeszkadza tak dosyć mocno, to jest też materiał, z którego jest zrobiony ten plecak, bo on jest zrobiony z tego materiału, co ta turkusowa torebka. I on wygląda w sumie całkiem niegłupio, ale jak odbije światło, to widzicie, ma takie kropy na sobie i no jednak wygląda dosyć plastikowo, ale jest naprawdę spory. Słuchajcie, na płasko złożony katalog mieści. Myślę, że spokojnie zmieściłby format A4 i nie jest taki bardzo drogi, tylko 69,99. Kolejną nowością, ale nie nowością w katalogu 14 są produkty Avon Care z mleczkiem pszczelim. No nie nowość, bo jak wiecie, te produkty już dawno były, wróciły teraz w trochę innej szacie graficznej, kremy są w trochę mniejszej pojemności, ale ja skusiłam się na produkt, którego nie miałam jeszcze, czyli na intensywnie nawilżający balsam do ust z mleczkiem pszczelim, który prezentuje się tak. Taki malusi balsamik, 10 ml z aplikatorem. Jest to całkiem gęsty produkt. Trochę mi przypomina krem Neutrogena z wyglądu. Ma przyjemny zapach, tak jak cała ta seria. I wiecie, co mi się w nim bardzo podoba? Że jest gęsty, że ma aplikator, że mogę go sobie, no, będzie naprawdę, on jest bardzo tłusty. Będzie na pewno świetny w zimie, żeby ochraniać usta, bo on jest po prostu tłusty. To nie jest taki, który zostawia taką dziwną warstewkę, tylko to jest taka tłusta warstewka. No wiadomo, szminkę to rozpuści czy coś podobnego, ale jeśli w zimie lubicie chronić usta przede wszystkim właśnie tego typu produktami, no to będzie on dla Was na pewno tak samo fajny jak dla mnie. Ja też lubię ten balsam nakładać na noc, taką grubszą warstwą na usta, żeby lepiej je nawilżyć i naprawdę jestem z niego zadowolona, bo nie pozostawia mi w ustach takiego dziwnego smaku, jak to niektóre balsamy mają do siebie. Rzeczywiście czuję nawilżenie tych ust rano. Nie bardzo rozlewa się, wiecie, na pół twarzy, bo czasami też tak pomadki mają. No i do tego kosztuje tylko 5,99. To, że idzie zima, wcale nie oznacza, że rezygnujemy z mgiełek do ciała perfumowanych. Avon przygotował dla nas w katalogu 14 dwa nowe zapachy, czyli słodką figę oraz karmelizowane migdały. Dwa śliczne zapachy w klasycznych butelkach, troszeczkę mamy ozdoby, jako ozdobę takie gwiazdeczki. Zapach słodka figa jest dla mnie czymś przepięknym. Naprawdę, to jest słodka figa, dosłownie. No, przepiękny zapach, aż się nią prysnę. Wiadomo, trzeba sekundki, kilka sekund poczekać, aż ten alkohol odparuje i zostanie sam zapach, ale pachnie prześlicznie słodko. Dla mnie coś fajnego bardzo na jesień, na zimę, bo jak wiecie, ja lubię zimą. Słodkie zapachy. Karmelizowane migdały moim zdaniem nie są aż tak piękne. Troszeczkę moim zdaniem pachną jak olejek migdałowy do ciasta. Ja nie przepadam za bardzo za migdałowym zapachem, ale myślę, że ci, którzy lubią taki zapach, powinni być z tej mgiełki zadowoleni i ich tych mgiełek cena w katalogu 14 jest to 7,99. Jak wiecie, w Avon uwielbiam płyny do kąpieli i w katalogu 14 mamy kolejny nowy płyn do kąpieli o zapachu orchidei i jest to pierwszy perfumowany płyn do kąpieli w Avon. Cóż mogę Wam o nim powiedzieć? To jest 1000 ml. Nie ma mniejszego opakowania z tego, co widzę.
1000 ml. Konkretna butla kosztuje 14,99 zł. I powiem Wam szczerze, jak go otworzycie i powąchacie, to nie jest to aż tak bardzo mocno wyczuwalny zapach. Natomiast pachnie troszeczkę bardzo kwiatowo, można by powiedziała. W butelce pachnie bardzo kwiatowo, natomiast kiedy wlejecie go do wanny, kiedy powstanie Wam piana, to ten zapach jest intensywniejszy i dla mnie staje się bardziej zmysłowy. Już nie pachnie takimi kwiatkami jak starsza pani, ale staje się taki bardziej zmysłowy, cieplejszy, jesienny. No naprawdę mi się bardzo, bardzo podoba. Wiecie, że ja kocham te płyny do kąpieli niesamowicie i na pewno go zużyję. Co prawda ubolewam, bo dostałam zakaz kąpieli od lekarza na najbliższy czas. Niestety, z powodów zdrowotnych, ale jak tylko już będę mogła się kąpać, to po prostu coś czuję, że to będzie miłość. Może nawet porównywalna do miłości z płynem Malina i Czarna Porzeczka. Na stronie 228 mamy nowość, czyli masło regenerujące, ujędrniające z kawą. Jak wiemy, seria z kawą w Planet Spa jest już bardzo, bardzo dawno. Tutaj mamy, jest to masło właśnie w takim fajnym słoiczku plastikowym, troszeczkę przypominającym taki, wiecie, słoik na ogórki kiszone. Nie wiem, dlaczego mam takie skojarzenie. Ale jeśli mam być szczera, słuchajcie, różnica między masłami w takich opakowaniach, a w zwykłych plastikowych opakowaniach, to jest tylko różnica opakowania. Naprawdę, tam jest nawet taka sama pojemność tych opakowań, bo to jest 200 ml w takich fajnych, wiecie, plastikowych, takich ala słoiki, a w takich zwykłych, wiecie, płaskich plastikowych to jest 200 ml i jest tylko różnica opakowania. A te w tych, powiedzmy, fajnych, designerskich słoikach są droższe zazwyczaj jakieś 5 do 10 zł, bo w tym katalogu to masło kosztuje 19,99 zł. A w normalnym opakowaniu to masło zazwyczaj kupicie spokojnie za 15 zł, więc to jest taka, wiecie, nowość, ale której ja Wam nie polecam, bo no serio, to jest tylko inne opakowanie, a kosmetyk jest od razu naprawdę sporo droższy. Ale kolejną ciekawą nowość z Planet Spa mamy na takiej stronie zaginanej, jest to strona 230 i mamy nowy wygładzający krem do rąk z ekstraktem z czarnego kawioru. Mały, fajnej małej tubce z niedużym zamknięciem, idealny do torebki. Ten krem ma dla mnie jeden minus, dosyć dziwny zapach. Nie wiem dlaczego ten zapach kojarzy mi się taki trochę z męskim zapachem. Na pewno przypomina trochę całą serię tą z czarnym kawiorem, ale dla mnie jest ten zapach dosyć dziwny, nie do końca przyjemny, taki męski, coś dziwnego. Ale krem jest naprawdę fajny, taki do torebki, wiecie, na szybko, żeby wysmarować dłonie, nie jest zbyt tłusty, nie jest zbyt lekki. Małe opakowanie, wszędzie się zmieści i on kosztuje w katalogu 14,6,99 zł. I ostatnią, ale myślę jedną z najciekawszych nowości w katalogu 14 są nowe maseczki w płachcie Planet Spa. Kosztują one od sztuki 7,99 zł i jak Wam zaraz pokażę, ja już wszystkich używałam. Natomiast powiem Wam tylko, że są naprawdę bardzo fajne, w bardzo fajnej cenie. Ta z olejkiem oat jest moją ulubioną, na pewno. Ale dłuższy test pojawi się za kilka dni na moim kanale, ponieważ taki zrobiłam, trwał on aż tydzień. W czwartek, w niedzielę oraz w kolejny czwartek używałam każdej z tych masek. No i powiem Wam krótko o tym, co o nich sądzę, jak się u mnie sprawdziły, ale tak jak powiedziałam, ogólnie naprawdę są bardzo fajne i bardzo je Wam polecam, szczególnie w takiej cenie 7,99 zł. I to już są wszystkie nowości z katalogu, ale nie zapominajcie, że mamy przecież w tym katalogu mini katalog z nowościami. A w mini katalogu mamy mnóstwo nowości i pierwszą z nich jest nowy zapach Incandescence Lotus. I mamy w nim pigwę, kwiat lotosu, palisander fioletowy. Oczywiście standardowo przepiękna buteleczka Incandescence, naprawdę coś wspaniałego. Zapach bardzo kwiatowy, ale czuć właśnie taką nutkę inną, taką, nie wiem czy to ta pigwa, taką właśnie odrobinę świeższą, owocową. Natomiast niestety, muszę powiedzieć, że zapach jest bardzo nietrwały. I zaraz odezwą się osoby, które powiedzą: tak, to samo mówiłaś przy Luminacie.
No ale wiecie, że tak powiem, poszłam troszeczkę po rozum do głowy po luminacie i rzeczywiście ostro testowałam ten zapach. I muszę powiedzieć, że niestety on jest rzeczywiście nietrwały. Po 3 godzinach, nawet jak się wąchiwałam w swoje nadgarstki, nawet jak go, wiecie, no, starałam się jak najwięcej z niego wycisnąć, i tak go nie było czuć. Więc zapach jest przyjemny, ale naprawdę dla mnie niesamowicie nietrwały. W katalogu 14 możecie go jeszcze kupić w zestawie z balsamem za 44,99. Ale to nie koniec zapachów z mini katalogu pełnego nowości, bo mamy także jeszcze jeden zapach i jest to Eau de Poquette, w którym mamy płatki róży, gardenie oraz drewno sandałowe. Ta woda prezentuje się w ten sposób, bardzo prosta, bardzo kwiatowa butelka i zapach jest ultra kwiatowy. To jest niestety, słuchajcie, zapach bez urazy, który mi się kojarzy troszeczkę ze starszą panią. Bo rzeczywiście jest to bardzo kwiatowy zapach, bardzo mocny zapach. Mimo że może nie, powiedzmy tak, butelka może nie zwiastuje tego, ale jest to rzeczywiście mocny, kwiatowy zapach, mi się kojarzący ze starszą panią. Nie jest on drogi, on kosztuje w katalogu teraz 19,99. No, mimo to ja na pewno nie będę go używać, bo no, ja nie jestem fanką takich kwiatowych zapachów, a jest to rzeczywiście mocny, kwiatowy zapach. A teraz nowość, myślę, bardzo, bardzo ciekawa dla wielu z nas, czyli pyłki do paznokci w 2 kolorach, Iridescent Gold oraz Iridescent Silver. I co muszę o nich powiedzieć? Ja ich używam, słuchajcie, na zwykłe lakiery. I o dziwo, nie pokażę wam teraz efektów niestety, ale o dziwo dało się je nałożyć. Ale niestety wbrew temu, co jest napisane w tym mini katalogu, że tak powiem, nałożyłam na taki, wiecie, wyschnięty lakier, ale niezmacany jeszcze, że tak powiem, ten pyłek, nałożyłam go aplikatorem do cieni do powiek, ale, że tak powiem, wcieranie tym aplikatorem tego w płytkę nie dawało żadnych efektów. Dopiero kiedy zaczęłam wcierać go palcem, gołym palcem, to wtedy ten kolor, ten błysk pojawił się na paznokciu. Co muszę powiedzieć? Miałam na ciemnych lakierach, bardzo ciemnych, te pyłki i ten srebrny wyglądał na zielony. Tak, ponieważ jest to podobno syrenka, ja się na tych efektach totalnie nie znam. Jest to podobno syrenka, no i na ciemnym lakierze taka syrenka da nam piękny zielony kolor. Znaczy, był to naprawdę bardzo ładny kolor, ale zielony. Wiem, że na białym kolorze lub na jasnych kolorach powinno to dużo, dużo ładniej wyglądać. Ten złoty natomiast na ciemnym kolorze wyglądał bardziej pomarańczowo albo nawet trochę czerwonawo, chociaż też prezentował się naprawdę bardzo ładnie. I tu jedna uwaga, bo możecie go nakładać na hybrydy, to tam trzeba poczytać, bo ja się na tym nie znam, ale możecie go nakładać także na zwykły lakier, ale tak jak mówię, to musi być lakier wyschnięty, ale niedotykany, ani nie myty, że tak powiem. Wiecie, nakładacie lakier, on wam wysycha i wtedy nakładacie ten pyłek i wcieracie. I trzeba go zabezpieczyć obowiązkowo topem. Natomiast tu musicie uważać, bo musicie tak jakby nałożyć ten top w ten sposób, żeby nie ścierać pędzelkiem tego pyłku. Bo ja na początku, jak zaczęłam, wiecie, delikatnie zdjęłam nadmiar lakieru z pędzelka, i maznałam po paznokciu i zdjęłam sobie pół pyłku tą, wiecie, pędzelkiem. Więc mówię, aha, musiałam wziąć, po prostu nałożyć na sam dół większą kroplę lakieru i rozetrzeć ją delikatnie po całym paznokciu, żeby nie pozbyć się tego pyłku z paznokcia. Nie kosztują one dużo, te pyłki w katalogu, po tylko 10,99. Natomiast dla mnie jest to trochę za dużo zabawy. Ja nie jestem może aż taką, wiecie, fanką zabawy w paznokcie. Ja po prostu wolę mieć określony kształt, określony kolor, ewentualnie dwa, bez żadnych zdobień i kombinacji. Ale są naprawdę całkiem fajne te pyłki. Dają ciekawy efekt. A na następnej stronie w mini katalogu mamy aż 3 nowości. Róż podkreślający kości policzkowe świeżym kolorem. Zaraz się przekonamy, czy to jest róż. Oraz 2 pędzelki z takimi pięknymi, tęczowymi rączkami w takim właśnie pięknym kolorze. I cóż wam mogę powiedzieć? Tu pisze róż, tu pisze rozświetlacz. Co to jest? Nie wiadomo. Tak naprawdę, powiem wam szczerze, to wygląda tak.
To jest ciemniejsze niż moja skóra. Aczkolwiek nie jest to różowe, tylko to jest właśnie takie pomarańczowe. Ale jak widzieliście mój może film, gdzie był open box paczek, to mówiłam wam o tym, że to jest rozświetlacz, nie wiem czy to nawet w ogóle widać, rozświetlacz jak w tym duo do konturowania z bronzerem. Czyli rozświetlacz, który jest miałki, który daje bardziej kolor aniżeli błysk. A jeśli jakiś błysk, to są raczej takie grube drobiny, które nie wyglądają zbyt dobrze, bo dodatkowo ten produkt obciąża tak jakby tą skórę, wiecie, daje nam jeszcze więcej produktu, a mało błysku. Więc jak mam być szczera, poczekajcie do katalogu 15, w katalogu 15 wyjdzie bardzo fajny rozświetlacz i kupcie tamten, bo taki mały spoiler, ten jest beznadziejny, tamten rzeczywiście będzie dużo, dużo lepszy niż ten. Ten to jest po prostu dla mnie strata pieniędzy totalna. I masakra. U mnie się na pewno nie sprawdzi, dla was myślę też nie sprawdzi, bo no widzicie? Teraz widać. To jest, daje mi plamę na skórze, taką pomarańczowawą, a błysku to tam nie bardzo. Więc ja nie wiem w ogóle co to jest i co to robi. Te pędzelki są natomiast bardzo fajne. Jeden jest ścięty, drugi jest taki nieścięty, ale obydwa są dosyć mocno spłaszczone. Te rączki wyglądają moim zdaniem absolutnie cudownie, tak wiecie, jak syrenka i tak dalej. Chociaż ja nie zwracam aż takiej uwagi na takie pierdoły. Są to typowo pędzelki syntetyczne, nie są mocno zbite, tak jak widać. Choć to nie są mocno zbite pędzelki. Ten jest trochę mocniej zbity. To jest bardziej taki, ja go używam, słuchajcie, do konturowania policzków, w sensie nakładania bronzera, bardzo fajnie mi się sprawdził. Ten używam do różu i do rozświetlacza, też się bardzo fajnie sprawdził. Myślę, że ten także nada się na nakładanie pudru pod oczy. Więc ogólnie ja jestem z nich bardzo zadowolona i te pędzelki kosztują, ścięty 14,99, miękki pędzel, powiedzmy płaski, kosztuje 12,99, a rozświetlacz o róż, który nie wiadomo czym jest, kosztuje 19,99. A totalnie ostatnią nowością w całym tym przeglądzie jest nowość z Planet Spa, czyli żel pod oczy z oliwą z oliwek. Jak wiecie, ja miałam już taki żel i ten z serii z kawiorem, mam także w lodówce cały czas wygładzający żel z tej serii z algami, no i teraz wziąłam ten. Co muszę o nim powiedzieć? Bardzo fajna, lekka konsystencja, szybko się wchłania, fajny dzióbek, można bezpośrednio aplikować sobie krem pod oczy. W sumie na opakowaniu napisane Eye Gel Mask, ale on się spokojnie wchłania. Szczerze powiem tak, jest to albo krem dla osób, które nie mają dużych problemów ze skórą pod oczami, bo na przykład nie wysusza im się ona i tak dalej, nie używają może zbyt wysuszających korektorów, bo ja na przykład na co dzień używam pod oczy korektora Catrice, tego kamuflażu. On jest rzeczywiście mocno, mocno wysuszający i dla mnie ten żel jest zbyt słabo nawilżający, wiecie, kiedy ja atakuję skórę tym korektorem, no to jednak za słabo nawilża. Natomiast ma jeden ogromny plus. Mega szybko się wchłania, nie pozostawia żadnej tłustej warstewki. Chwila, moment i możecie się spokojnie malować. Fajny będzie dla osób, które właśnie się nie malują zbyt wysuszającymi produktami, bądź w ogóle się nie malują. Albo dla osób młodych, które chcą powoli zacząć swoją przygodę z kremami pod oczy, wiecie, tak żeby delikatnie nawilżyć tą skórę. Fajny, niedrogi, można go wrzucać do lodówki, żeby był cały czas schłodzony. A w katalogu 14 kosztuje on 9,99. I to są wszystkie nowości, które miałam wam do pokazania w tym katalogu. Dajcie znać, czy coś wam się spodobało, może coś kupicie, a może już coś kupiliście. Dajcie znać właśnie, jeśli macie, no to jakie są wasze spostrzeżenia na temat tych produktów. Zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, dawania łapek w górę. I widzimy się w następnym filmie. Cześć! Wróć, zapomniałam o jednym produkcie z mini katalogu. Na stronie 6 mamy taki fajny komin ze sztucznego futerka. Ja mam w kolorze różowym. I on kosztuje 39,99. Wygląda w ten sposób. Jest mega mięciutki i przyjemny. Co dziwnego, słuchajcie, zobaczcie. On jest taki. Tak jakby wiecie, raz
zawinięty, więc jak jego nakładam na szyję, to on mi się tak zawija troszeczkę. Ale co jest fajnego, ja go mogę zawinąć w ten sposób, że mam zasłonięty cały dekolt. Wiecie, ładnie się ułoży pod kurtką czy pod płaszczem. Wiecie, o co mi chodzi, że nie będzie takie wybrzuszanie, nie wiadomo co. Tylko ładnie się ułoży, z tyłu ładnie zakrywa kark, więc jest bardzo milutki i przyjemny. Jest całkiem ciepły, może nie jest jakoś mega, mega ciepły, ale jest całkiem nieźle i jest bardzo mięciutki, bardzo fajniutki i kosztuje tylko 39,99. Więc tak, to już jest oficjalnie koniec tego filmu. Widzimy się następnym razem, pa!